Cześć, witajcie w kolejnym filmie poświęconej tematyce pomp ciepła. W dzisiejszym filmie omówimy sobie, dlaczego klienci decydują się na pompy ciepła w budynkach jednorodzinnych. Zapraszam. Pompa ciepła jest to urządzenie, które wykorzystuje energię elektryczną. Dzięki odpowiedniej technologii może wykorzystywać również energię zgromadzoną w powietrzu. Co to oznacza? Oznacza to to, że z 1 kWh energii elektrycznej pompa ciepła w ciągu całego sezonu średnio może wyprodukować około 4 kWh energii cieplnej. Dla porównania, grzałka elektryczna z 1 kWh energii elektrycznej wyprodukuje tylko 1 kWh energii cieplnej. Wiele osób zastanawia się przed sezonem grzewczym, ile będą musieli zapłacić za opał lub gaz. Ceny cały czas idą do góry, a my jesteśmy od nich uzależnieni. Dla przykładu, za tonę ekogroszku w tym sezonie musimy zapłacić od 1500 do nawet 2000 zł. Co nawet przy inflacji grzejnikowej przekłada się na ponad 30% więcej za ogrzewanie niż w przypadku pompy ciepła. Aktualnie znajdujemy się na montażu, gdzie montujemy pompę ciepła Panasonic Aquarea 12 kW High Performance. Ta pompa ciepła ma za zadanie współpracować właśnie z kotłem gazowym. Dodatkowo mamy 200-litrowy zbiornik na ciepłą wodę użytkową oraz 100-litrowy zbiornik buforowy na potrzeby centralnego ogrzewania. Ceny prądu również idą do góry, ale w przeciwieństwie do gazu czy ekogroszku, energię elektryczną możemy wyprodukować sobie samodzielnie poprzez instalację fotowoltaiczną. Urządzenia, które wspierają ekologię, często są finansowane poprzez różne dopłaty rządowe czy gminne. Jedna, która cieszy się ogromnym powodzeniem, jest to dotacja Czyste Powietrze. Jak ją uzyskać? Wystarczy zamontować pompę ciepła, zutylizować stare, nieefektywne źródło ciepła, na przykład kopciuch lub stary kociołek ogroszek, mieć dochody poniżej 100 tysięcy złotych i być właścicielem budynku jednorodzinnego. Warto zaznaczyć, że od wszystkich inwestycji związanych z termomodernizacją można odliczyć jeszcze ulgę podatkową. Najczęściej jest to 17% od kosztów, które ponieśliśmy z własnej kieszeni. Dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka i decyzja należy do Was. Czy wolicie sterować swoim ciepłem poprzez aplikację w telefonie, czy poprzez ciągłe dorzucanie opału do kotła.